Cześć wszystkim, tu Julka, witam was w nowym tygodniowym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek. Tygodniowy vlog zaczynamy we wtorek, jest 19 września, a jakoś tak mnie dzisiaj zainspirowało, aby nagrać dla was tego vloga. Było tyle pozytywnych komentarzy pod ostatnim vlogiem, było bardzo dużo łapek w górę, a więc stwierdziłam, że dlaczego nie, w tym tygodniu również go dla was nagram. Jest 19 września i tak, ja zdaję sobie sprawę, mamy wrzesień, jeszcze nie jest mi tak śpieszno do listopada, ale często się przejęzyczam. Godzina 10:20, już jestem gotowa i właśnie wychodzę, dlatego że mam jeszcze jeden dokument do podrzucenia od rana. W czwartek na godzinę 15:30 idę na mój pierwszy testowy dzień do pracy, a więc trzymam za siebie kciuki, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Od 15:30 do 18:30 to w sumie ten dzień zadecyduje, jaki kontrakt dostanę. A więc to jest w sumie bardzo, bardzo ważne. Ale właśnie mam tutaj jeszcze jedną CV-kę do podrzucenia i tak w ogóle stwierdziłam, że ja jestem mistrzem w pisaniu listów motywacyjnych już chyba, bo tyle co ja listów motywacyjnych na przeróżne stołki napisałam, że masakra, a więc jakby ktoś chciał list motywacyjny po francusku, to dajcie znać, ja mam ich pełno. A więc trzymajcie za mnie kciuki i właśnie to teraz tylko polecę zrobić, dlatego że lepiej mieć więcej ofert niż być ograniczoną, wiecie, do jednej, chociaż już jak wam mówiłam, chodzę już jak na szpilkach wręcz. Tak dosłownie na szpilkach, dlatego że już nie mogę się tak doczekać, aby pójść do tej pracy, że sobie nawet nie wyobrażać. Jestem chyba jedną osobą na świecie, która jest tak zmotywowana, aby iść do pracy, ale już się właśnie nie mogę doczekać. Pokażę wam tylko tak szybciutko, co mam na sobie i wychodzę. W tym tygodniu nie nagrywam tych tygodniowych outfitów, a więc stwierdziłam, że po prostu we vlogach będę wam pokazywać, co mam na sobie. I zaczniemy od kurtki, ona jest z Shein i to jest taka kurteczka, marynarka, do której po prostu nie mogę się cały czas przekonać. Niby ją noszę, ale czasami ją lubię, czasami nie lubię. To naprawdę zależy od mojego humoru. Nie mam pojęcia, dlaczego tak mam. Pod spodem mam taki ścięty golfik na krótki rękaw. On jest z Primarka, bardzo go lubię. A z nimi spodnie i nie noszę ich, słuchajcie, często. Sama w sumie nie wiem, dlaczego. Są to spodnie, które moja mama mi kupiła, ale jakoś tak nie mogłam się do nich przekonać, bo one nie są ani taki jasny mega jeans, ani białe. To jest taki kolor jakiś pomiędzy i tak się nie mogłam przekonać, ale dzisiaj je ubrałam, podwinęłam je trochę i do tego brudne lustro i moje ukochane buty z H&M-u. Uwielbiam je, one są bardzo wygodne. No i ta sama babcina torebka, która dostała trochę hejtu pod ostatnim filmem. No ale trudno. Biedna torebka. Mam nadzieję, że ci nie jest smutno, bo dobrze się sprawujesz. A jeśli chodzi o te buty, to słuchajcie, poluję teraz na takie same właśnie czarne na obcasie, ale aby wyglądały na troszkę bardziej sportowym, powiedziała, a więc na takim twardszej podeszwie, może nawet na platformie, ale właśnie z takim twardym obcasem, a więc jak macie jakieś do polecenia mi, to dawajcie znać, dlatego że również polowałam na takie długie cuissardy, to się tutaj nazywa, takie po prostu kozaki za kolano, ale dużo ludzi pisze, że one są fajne na jakiś czas, a potem po prostu to się rozciąga i one spadają i zastanawiam się, czy warto inwestować, dlatego że kozaki kosztują około 80 euro, jak chcecie mieć porządne, tak? A więc zastanawiam się, czy się opłaca. Dawajcie mi znać, dziewczyny, co myślicie. A więc wrzucę tutaj wam jedno zdjęcie i tutaj jedno butów, pomiędzy którymi się zastanawiam. Koniecznie dawajcie mi znać, czy macie. Wiele osób się mnie pytało, co to za wyznania miłosne na szybie, ale ja napisałam to dla Lolą któregoś poranka, żeby po prostu milej mu się wstało, jak miał taki zły poprzedni dzień w pracy. I słuchajcie, to się nie chce zmyć i to jest tutaj każdego poranka i każdego poranka, jak patrzę w lustro, to wie, że go kocham. A więc po prostu będzie mu miło, ale to się niczym nie chce zmyć, musiałabym chyba alkoholem. Słuchajcie, dałam pani klucz do dorobienia i nie zdążyłam iść wypłacić pieniędzy, dlatego że można było kartą dopiero od 16 euro płacić, a dorobienie klucza 6, a klucz już był gotowy, a więc trwało to, nie wiem, minutę niecałą. Mega się cieszę, weszłam tylko jak na chwilę do Kameju kupić sobie zwykły, czarny, klasyczny pasek, dlatego że brakuje mi bardzo, bardzo często, a więc wzięłam taki najzwyklejszy, najprostszy, no i to. Wracam, bo nie mam tu nic do roboty. To ja wam tylko chciałam powiedzieć, że jestem na krótki rękawek. Wyszło przepiękne słoneczko. No i tak mówili, że od jutra w sumie rano, a dzisiaj popołudnia, zrobi się przepiękna wiosenna pogoda. No i dotrzymali słowa, no bo jest przepiękna wiosenna pogoda, więc aż uśmiech na twarzy się klei sam. Wzięłam taki najzwyklejszy pasek. Jestem mega zadowolona. Wzięłam sobie XS-kę, dlatego że mam w sumie sporo spodni, właśnie takich biodrówek i jakoś nie mogłam ich nigdy nosić, bo miałam wrażenie, że mi tu, wiecie, widać ten guzik.
guziki, że to takie niefajne, a z tym paskiem myślę, że się przekonam i będę więcej nosić. Nawet można go jeszcze mocniej spiąć, bo to jest właśnie XS-ka jeszcze na jedną, to nawet do jakiejś koszuli tutaj, zobaczymy, ale zadowolona jestem, fajnie to wygląda. Synek wrócił z przedszkola w takiej czystej kurtce. Ale nie sami pomyślicie, że moja wina, bo ubrałam mu białą kurtkę. Drugą prałam wczoraj wieczorem i rano na szybko okazało się, że nie wyschła, a więc ubrałam mu tą. No i też w sumie mamy i w końcu z niej wyrośnie, tak? A więc trudno, jeden dzień idzie do prania. Hej, mamy środę, jest godzina 11:10 i ja właśnie nakręciłam filmik, jest to Chit Chat Makeup, więc na mną go już niedługo zobaczycie. I chciałam wam tylko powiedzieć, że w życiu tak długo nie zajęło mi nakręcanie w ogóle jakiegokolwiek, znaczy dłużej już kręciłam filmy w moim życiu, ale takiego, że siedzę, gadam i maluję się ponad godzinę, w sumie prawie półtorej godziny. Nie wiem dlaczego, jakoś tak dużo mu gadałam, a więc ten film pewnie będzie długi i będę musiała dużo odcinek ciąć. I też malowałam się, wzięłam naprawdę swój czas, zrobiłam to tak powolutku, a chciałam pogadać sobie również z wami. Teraz się zabieram za sprzątanie, dlatego że słuchajcie, za pół godzinki niecałe już idę po Alexa. Dzisiaj kończy o 11:45 i mamy całe popołudnie razem, a więc bardzo, bardzo się cieszę. Jest przepiękna pogoda, super słoneczko, a więc na pewno albo pojedziemy do lasu, albo do parku, bo już wczoraj wołał na mnie park, ale jakoś tak wiecie, nie było czasu, jak go odebrałam, posiedzieliśmy w domku, a dzisiaj już na pewno zabiorę go do parku i również zabieram się za obiad, bo obiecałam Aleksowi naleśniki. Mam nadzieję, że mam wszystko do naleśników, zjemy je ze śmietanką, z bananem, ewentualnie z dżemem, a więc ja to tylko tutaj ogarniam, mam jeszcze całą torbę prasowania, no i jeszcze muszę dograć kosmetyki, którymi się tutaj malowałam na przebitki, ale że ten film nie będzie wychodził ani jutro, ani pojutrze, to mogę to spokojnie zrobić innego dnia, może jutro od rana, ewentualnie po południu, jak zrobię wszystko, co muszę, to się tym zajmę, a więc słuchajcie, tak coś lata. Mamy godzinę 15, jak widzieliście, ja odebrałam Aleksa z przedszkola, zjedliśmy sobie, potem starałam się, aby Alek zasnął, niestety nie udało się, a więc wyszliśmy z Maksem na spacer, pomyłam naczynia i teraz właśnie zabrałam się za prasowanie. Jakby ktoś się zastanawiał, co ja tutaj robię, to ja sobie po prostu prasuję, Alek się bawi w swoim pokoju i słuchajcie, jak ten dzień dzisiejszy, w sumie od rana i wczorajszy, był taki naprawdę spoko i muszę wam powiedzieć, że czułam się taka naprawdę szczęśliwa i było tak fajnie, to dzisiaj trochę moje plany się pokrzyżowały, ale stwierdziłam, że pożalewam się. Nie wiem, od której strony zacząć, może od samego początku. Odebrałam Aleksa z przedszkola i mamy problem i ten problem jest taki, że Aleks nie chce spać. Tutaj dzieci muszą spać od godziny 13:20 do godziny 15:00 i z racji, że on jest na pierwszym roku w przedszkolu, tak, macie 3 lata, macie małą grupę, średnią grupę i dużą grupę. I on jest w tej małej grupie, no dlatego, że jest z rocznika 2014, tak? Ale on jest z lutego, z połowy lutego i on po prostu nie chce spać. I w tym przedszkolu jest taki problem, że on nie śpi, on nie chce spać, on nie jest zmęczony, a te wszystkie dzieciaczki śpią. I on jest jedynym dzieckiem, który nie śpi, a więc ona dzisiaj ze mną rozmawiała, ja z nim dyskutuję, bo w zeszłym tygodniu była ta dyskusja, że on nie śpi i ona nie może nic z nim zrobić. Ja zaproponowałam, że może pójdzie po prostu w tym czasie do tych dzieci z grupy średniej, bo jemu się po prostu nudzi. On, jak to się mówi, jest dzieckiem, chce chłonąć wiedzę, tak? I jemu bardziej by odpowiadało z tymi starszakami, tak? No bo w tej grupie ze starszych dzieci jest ktoś z 2013 roku z grudnia, czyli jest prawie w tym samym wieku co Alex i to dziecko już nie musi spać, no ale tak to jest, jest to rocznikami zrobione i niestety no nic z tym nie zrobię, tak? No ale on nie śpi i bardzo się jego to denerwuje i nic z tym nie mogę ja zrobić, tak? A więc ona mi powiedziała, że jak on nie będzie spał, to nie będzie miał prawa przychodzić do przedszkola popołudniami, będzie mógł zostać tylko i wyłącznie do 13:20. I ona do mnie potem, że jak będę chciała, to ja mogę go po 11:00 po spaniu przyprowadzić z powrotem i może zostać do 16:30.
Ja mówię, ale jak ja pójdę do normalnej pracy, przecież to się nie trzyma ręki i nogi, jak ja będę od 13.30 do 13.20 do 15, co ja zrobię? No, no, na to, że przedszkole nie jest obowiązkowe, a więc taki mamy mały problem. A drugi problem to, słuchajcie, mówiłam wam, że jutro idę do pracy, bo już miałam wszystko dogadane i śmieję się z tego trochę, bo tak powiem wam, że chamsko się stało. Miałam już wszystko dogadane. To miał być mój taki pierwszy testowy dzień przed podpisaniem kontraktu. Mówię, przeszłam rozmowę, wszystko było ok. No, wszystko po prostu już miałam dogadane. To było taka naprawdę na serio. I koleś dzisiaj wysłał mi SMS-a, że słuchaj, ja kogoś znalazłem, nie musisz przychodzić. Ja także, co proszę? Wiecie, nie robi się tak. W sumie jak tyle przyszłam co rozmów o pracę, bo już chodziłam, czy tyle odmów od pracy dostałam, nigdy nikt mi nie wysłał SMS-a dzień przed rozpoczęciem pracy. No, nigdy mi się to nie zdarzyło. Raczej mailowo, czy nawet dzwonią. Jakoś tak wszystko miało ręce i nogi. A tutaj ten koleś wysyła mi SMS-a, słuchaj, znalazłam kogoś. A tak szkoda, że nie napisałeś, że po prostu kogoś bez dziecka. A więc właśnie z takich powodów, jak wam wczoraj mówiłam, że lecę jeszcze podrzucić jedną cyfałkę. Z takich powodów podrzucam jeszcze cyfałki, bo ludzie są po prostu nie do, no nie do zrozumienia, tak? Mówię, miałam wszystko ustalone, dlatego też mam. No i tak, słuchajcie, zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Ja prasuję dalej i odezwiemy się później. Alex mówi, że to jego kamera. Cheese! Cześć wszystkim, mamy nowy dzień, jest czwartek i poczekajcie, bo cyfałki mi lecą na podłogę z drukarki! Jeszcze raz jestem, mamy czwartek i wczoraj chyba skończyłam z wami na takim mało pozytywnym klipie, jak prasowałam ubrania, ale spokojnie wszystkie wyprasowałam, a więc jest pozytywnie. Przespałam się z problemem i z problemem przedszkola. Wczoraj dyskutowaliśmy bardzo, bardzo długo do nocy, aż z Lolą, na te wszystkie nasze małe problemy, jak je rozwiązać, i wyszliśmy z fajnymi inicjatywami. Ja się obudziłam taka naprawdę pełna energii, jak nigdy. Zrobiłam od rana wszystko, co musiałam, jest godzina 10, teraz jak pewnie możecie słyszeć moją drukarkę, drukują mi się cyfałki, mam jeszcze 15 do wydrukowania, a potem jeszcze kolejne 30 listów motywacyjnych, dlatego że tak się szuka pracy, jak się chce znaleźć pracę. I po prostu w te miejsca, w które jestem zainteresowana, podrzucę sobie swoją cyfałkę, nawet jak jest gdzieś zamknięte, to możecie spokojnie schować tą cyfałkę w kopertę i wrzucić do skrzynki pocztowej, nie ma żadnego problemu. Tutaj ludzie tak robią, znaczy ludzie, którzy tak naprawdę chcą mieć pracę i się motywują, to tak robią, i tacy ludzie najczęściej znajdują pracę, bo jak bardzo czegoś chcecie, to czasami trzeba się troszkę wyślić, a nie tylko, wiecie, siedzieć przy komputerze. Nie zawsze są oferty na jako daną pracę, a czasami jak podrzucicie takie, wieszcie, spontaniczną cyfałkę, to taka praca bardzo często się dla was znajdzie, a więc mam nadzieję, że dla mnie też się coś znajdzie, dlatego że przespałam się z tym całym problemem tej pracy, z tym SMS-em, który ten koleś mi wczoraj wysłał, tak w ogóle z dupy wziętym, za przeproszeniem, i stwierdziłam, że to po prostu nie była praca dla mnie. Moi rodzice też właśnie, słuchaj Luka, tak mieliśmy nadzieję, że nie dostaniesz tej pracy, tak co? Oni, no, to nie była praca dla ciebie, powinnaś postulować na te inne rzeczy. No i rzeczywiście od rana wzięłam się i może znajdę swoją pracę marzeń, co jest w ogóle niemożliwe, bo kto pomyślał, że można mieć pracę marzeń bez ogromnego doświadczenia, ale tak, jest jedna rzecz, która mnie strasznie pasjonuje, o której wam nigdy nie mówiłam, i zobaczymy, może się uda. Tak się cieszę, bo po prostu cieszę się samym faktem, że próbuję, że działam, że mimo że nie mam 150 studiów i jakiegoś ogromnego doświadczenia, to jestem z tym taka wytrwała, działam i chcę działać, bo takim ludziom się udaje najczęściej, tak? Dlaczego miałabym się nie udać? A więc tak, jeszcze dyskutowaliśmy o przedszkolu wczoraj do nocy z Lą, dyskutowaliśmy, bo w ogóle Alex zasnął o 18.30 wczoraj. Dzień był naprawdę, powiem wam, aktywny, był taki troszkę mało pozytywny,
zmiany, a też mi się wydaje, między nami w domu ta atmosfera nie była taka, wiecie, super, jak jest najczęściej, a więc wydaje mi się, że Aleksiowi też się trochę to odczuło, też było sporo dyskusji z nim na temat przedszkola, a więc wydaje mi się, że nie podobało mu się to bardzo. Ale słuchajcie, doszliśmy do fajnych wniosków, zobaczymy, jak to wszystko dalej się tam potoczy w tym przedszkolu, dlatego że również rozmawiałam z sąsiadką i ona mówi, kurde Julka, nigdy o czymś takim nie słyszałam, żeby dziecko było ukarane i siedziało, wiecie, na krzesełku ukarane, dlatego że nie chce iść spać, dlatego, bo jakieś dziwne to jest w ogóle, że nie ma nauczycielek, a więc nie ma się kto nim zająć, bo nauczycielki, które normalnie się nim zajmują w tym samym czasie, mają lekcje z innymi dziećmi, a więc dzieci do 5 roku życia tutaj muszą iść spać albo przez 1,5 godziny leżeć i jak takie owce patrzeć się w sufit, a więc zobaczymy, bo już się rozglądaliśmy za prywatnym przedszkolem, bardzo, bardzo fajne jest nawet. Koszty rzeczywiście są troszkę wysokie, ale to zobaczymy, byśmy musieli po prostu się policzyć w tej, zobaczyć, jak to by wyszło, ale takie prywatne przedszkola tutaj są bardzo fajne, są bardzo rozwijające przedszkola, to nie są przedszkola, wiecie, w których wasze dziecko ktoś zostawi takie na pastwę losu, a tutaj coś mi się wydaje, że po prostu nam się to przedszkole nie trafiło, dlatego, że tutaj, wiecie, tam gdzie mieszkacie, to dostajecie to przedszkole najbliższe i coś takie mam mieszane uczucia jako matka, zostawiając dziecko, mam takie coś mieszane uczucia do tego przedszkola, a więc będziemy działać, zobaczymy, jak to przez te 2 kolejne dni będzie się działo, a jak nie, to właśnie już oglądaliśmy przedszkola prywatne, które nie są daleko. Rzeczywiście trzeba byłoby go troszkę podwieźć, ale takie, jaki mają tam poziom aktivity, zabaw, tak dalej, tego wszystkiego dodatkowego jest niesamowite, to, że każdego dnia w takim przedszkolu możecie sobie sprawdzić, co wasze dziecko jadło, a tutaj w ogóle właśnie to jest dziwne, nawet jak dziecko je w szkole, w przedszkolu, to nie ma jakiejś takiej karty, co każdego dnia jadło, ja nie wiem, my w żłobku tak mieliśmy, Aga w szkole jak jadła, to też była taka lista, a tutaj nic, nie mogę sprawdzić, a więc jak ja się pytam, co ja, to Aleks mi jednego dnia odpowiedział, że jadł chleb i wodę, a więc nie wiem, czy on po prostu sobie żart, czy naprawdę moje dziecko jadło chleb i wodę, a więc muszę wam powiedzieć, że ostatnio jesteśmy tacy zmieszani, ale no co, pytam się, działa mnie, jest, nie ma mnie tam, a więc to mnie najbardziej denerwuje, że nie mogę tego skontrolować, a teraz patrzę, dobra, wydrukowało mi się to wszystko, a więc drukuję dalej i będziemy wychodzić, tak? Wychodzimy, idziecie ze mną. Cały dzień w biegu, ale teraz już zwalniam, przebrałam się na luźno, czyli dżinsy, trampki, torebka duża, bo mam jedzonko najwygodniej na świecie. Idę odebrać Aleksa z przedszkola, a potem od razu wsiadamy w samochód i pojedziemy do parku. Pogoda jest przepiękna, a więc spędzimy sobie to popołudnie w parku. Zmęczony Niuniu. Nie mogę wierzyć, że w zeszłym tygodniu, jak kręciłam małe outfity, to było tak zimno wszystko w domu, a w tym tygodniu chodzimy na krótki rękawek dzisiaj. Nie możesz już iść? Merci. Zrzuć ci Alex. O, dziękuję, skorpie. Merci, Alex. Dziękuję. Dziękuję, brawo. Hej, mamy piątek, ja taka trochę nieogarnięta, ale jedno co zrobiłam dzisiaj, to nałożyłam na siebie pielęgnację, umyłam twarz i dzisiaj chyba zrobię sobie taki dzień przerwy od makijażu, po prostu się nie będę malować tak na luzie. Jest godzina 9:03, ja zaraz wchodzę do sklepu zrobić małe zakupy, dlatego że o 11:45 już odbieram Aleksa, na szczęście dzisiaj, cieszę się bardzo. Miałam do wyboru, mogłam go odebrać o 11:45, o 13:20 albo o 16:20, wszystko zależało ode mnie, a więc stwierdziłam, że odbieram go o 11:45, zjemy sobie wtedy razem obiadek i spędzimy całe popołudnie wspólnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. A więc tak, tutaj sobie ogarnęłam mój film, żebym się dodawał. No i co, zapraszam was na piątek z nami. Nie wiem właśnie jeszcze, ile będzie miał dni ten tygodniowy vlog, bo taki tygodniowy vlog trwający 4-5 dni, no ale tak będę nazywać to tygodniowy vlog, no bo ciężko mi jest wymyślać jakąś nowe nazwy dla 5-dniowych vlogów, 3-dniowych vlogów, wiecie jak to jest. Tylko że dlatego, że wczoraj się rozgadałam i wydaje mi się po prostu, że tego vloga już jest bardzo, bardzo dużo. Zobaczę, jak to tam wygląda, no i ile jeszcze to pociągniemy, bo wy wywołacie 7-dniowe vlogi. Ja mam wrażenie, że ja mam tyle do powiedzenia cały czas, że po prostu te vlogi tygodniowe będą trwały 40 minut, a takich filmów nie chcę dodawać.
A więc dobra, ja się będę ogarniać i lecę na zakupy. Jest 15, wróciliśmy z Aleksem z parku, odebrałam go o 12 z przedszkola i właśnie będę robiła nam tosty. I z taką nowością, tak już długo chciałam tego spróbować, widziałam to też w sklepie i nigdy jakoś tak nie kupowałam. A dzisiaj stwierdziłam, że biorę i spróbujemy, czy to jest dobre. Zrobiłam sobie kawkę i przyniosłam swoje namasteczki z dziaj, dlatego że zrobię sobie, tylko właśnie zastanawiałam się, czy regenerującą, czy oczyszczającą, ale chyba zrobię sobie, słuchajcie, maseczkę oczyszczającą. To są maseczki, które sobie przywiozłam z Polski i szukałam się ich, szukałam, nie mogłam nigdzie znaleźć, ale w końcu znalazłam w kosmetyczce Lorą, nie wiem co tam robiły, ale zaraz sobie zrobię. Arrête, Alex! Coucou, Alex! Coucou, maman! Ça va? Oui, ça va! T'as chaud? Non, c'est pas chaud. Oh, yeah! C'est moti! Yes, Sam! Oh, yeah, moti! Nie, młody, mama. Daj. Symuje? Mamy sobotę wieczór i ja chciałam się z wami pożegnać w tym naszym tygodniowym vlogu, bo był on od wtorku do soboty tym razem. Dzisiaj dużo nie nagrywałam, dlatego że jakiś taki dzień typowo domowy ogarnialiśmy. Byliśmy od rana w parku, jak widzieliście, a potem w domku zjedliśmy. Aleks, możesz ciszej? Mam nadzieję, że bardzo lubicie te tygodniowe vlogi. Mi bardzo dużo radości sprawiły je nagrywając. Mam nadzieję, że nowy tydzień będzie równie interesujący i że przyniesie nam dużo dobrego. Nie zapomnijcie zostawiać dużych łapek w górę, jeśli lubicie te vlogi. Aleks teraz, tak wiecie, słychać go, dlatego że kupiliśmy przed chwilą nowy samochód, a więc się nim bawi, uwielbia. Lorą gra tutaj jakąś grę i musiał włączyć głos, żeby tylko mnie przeszkadzać. A więc tak, zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi. Widzimy się w następnym filmie. Pa!